Tak naprawdę Groot miał swój początek jeszcze w podstawówce. Miałem to szczęście, że trafiłem na świetnego nauczyciela historii, pana Dymitrowskiego, który rozbudził nie tylko moją, ale pewnie też moich kolegów, koleżanek, ciekawość do historii. Pokazał historię jako fascynującą naukę, jako porywające opowieści, jako coś, co może być pasjonujące. Pamiętam do dziś, jak z takim zapałem pan Dymitrowski rysował na tablicy różne bitwy, jak opowiadał o tym wszystkim. To wszystko bardzo działało na naszą wyobraźnię i ta pasja do historii zaczęła się już bardzo, bardzo dawno we mnie. Później w czasie liceum też miałem szczęście trafić na bardzo dobrych nauczycieli od historii. Był to pan Moskal, był to pan Kruczała, który też był niesamowitym historykiem, który opowiadał o historii w sposób niespotykany nigdy wcześniej, nigdy później przeze mnie. Jak potrafił łączyć różne wątki i snuć z tego historię, tłumacząc dzieje przez wieki. Także miałem to szczęście, że ta moja początkowa pasja do historii została później cały czas podsycana przez odpowiednich pedagogów i wreszcie przyszedł czas, że wybrałem studia. Studia wybrałem zupełnie przypadkowo. Praktycznie o studiach swoich zdecydowałem na 3 dni przed terminem złożenia dokumentów. Ostatecznie zdecydowałem, że będzie to zarządzanie w turystyce. Takie mi wtedy wstrzeliło do głowy coś. I w ogóle nie miałem pojęcia, z czym będzie się wiązać ten mój kierunek studiów. Tak się złożyło i już. Na studiach, na pierwszym roku, pamiętam, brałem udział w takiej konferencji właśnie turystycznej zorganizowanej przez Włochów w Krakowie. I na tej konferencji oni opowiadali o różnych atrakcjach turystycznych, które są we Włoszech, jak one są stworzone, na jakiej podstawie taka turystyka kulturowa, historyczna, jak to Włochy. I wtedy pamiętam dokładnie, jak siedziałem tam przy takim stole i strzeliło mi do głowy, a gdyby w Polsce zrobić coś takiego, taką właśnie wioskę, gdzie będzie pokazane życie sprzed 1000 lat. Czyli wszystko będzie dokładnie tak jak 1000 lat wcześniej, że ludzie będą wchodzić i będą się czuć, jakby się przenieśli w czasie. Ten pomysł wydał mi się wtedy świetny i został w mojej głowie. Później po jakimś czasie postanowiłem, że założę drużynę słowiańskich wojów. To było związane z moją właśnie pasją do historii i też delikatnie mając w głowie ten pomysł właśnie tej wioski historycznej, gdzie można by pokazać ludziom, jak żyli nasi przodkowie. Drużynę, pamiętam, założyłem w grudniu 2001 roku. Pamiętam, na pierwszym spotkaniu było kilkanaście osób, które przyszły zainteresowane, co też to ja planuję stworzyć. Opowiadałem im wtedy, że będziemy zajmować się rekonstrukcją historyczną, że będziemy się ubierać tak jak Słowianie, że będziemy walczyć tak jak Słowianie i że później, jak już będziemy dobrzy w tym, co robimy, nawet ktoś może chcieć nam za to zapłacić, żebyśmy jakieś pokazy robili. Ci ludzie takim niedowierzaniem patrzyli na mnie, że jak to, my będziemy się bawić w Słowian, a ktoś będzie nam jeszcze za to płacił. No ale wtedy też powiedziałem im, że takim celem dalekim byłoby, gdybyśmy taką wioskę ostatecznie stworzyli i w tej wiosce w taki sposób najpełniejszy pokazywali, jak ci Słowianie żyli. W ogóle oczywiście oni mieli szeroko otwarte oczy, no ale co, sobie ziemowi dopowiada takie historie, no to niech sobie opowiada, to nic nie szkodzi przecież mieć swoje marzenia. I ta drużyna sobie istniała. Jeździliśmy na różne imprezy historyczne. Przychodzili nowi ludzie, odchodzili starzy. Tak sobie przez lata działaliśmy. Ale w przeciągu tych lat zmieniało się dużo w mojej mentalności. Między innymi coraz mniej bawiły mnie wyjazdy na imprezy historyczne, na których to
jechało się w miejsce, które jest zwykle kompletnie niezwiązane z historią. Jest jakiś na przykład park miejski albo jakaś łąka koło jakichś zabudowań i tam pod namiotami rekonstruowało się historię. To było takie dosyć dla mnie dziwne, niezbyt atrakcyjne moim zdaniem, ale miało to swoje plusy. Te bitwy, które wspominam od dalszych lat, w których uczestniczyłem, strasznie mi się podobały. Te bitwy były największym takim motorem, który powodował, że na te imprezy historyczne jeździłem. No i poznawanie świetnych ludzi. Wiele z tych ludzi od lat znam do dziś i to jest niesamowity plus wyjazdów na imprezy historyczne. Niestety tych ludzi nie jest tak strasznie dużo, ale to inny wątek zupełnie. Lata mijały, drużyna się rozwijała, było nas coraz więcej, mieliśmy coraz lepszy sprzęt, aż przyszedł czas zakończenia moich studiów i musiałem wybrać temat pracy magisterskiej. To był rok 2006. I wtedy przypomniałem sobie dokładniej o moim pomyśle zbudowania słowiańskiej wioski. Pomyślałem sobie, to mógłby być fajny temat na pracę magisterską. Jestem na zarządzaniu turystyką, słowiańska wioska pasuje. Jak moja pani promotor przyjmie ten temat, to super. Mam łatwy, przyjemny dla mnie temat, który z przyjemnością opiszę i będzie fajna praca magisterska. Ale szczerze powiedziawszy, wątpiłem, czy ona się zgodzi, żebym o czymś takim pisał pracę magisterską. Pomyślałem sobie bardziej, że powiem, chłopie, co ty z jakąś wioską słowiańską, weź coś poważnego, wymyśl, a nie pisz o wiosce słowiańskiej. Tak czy więc na spotkanie z panią promotor miałem przygotowanych 5 tematów na pracę magisterską. W razie czego, gdyby odrzuciła mój pierwszy, miałem kolejny, którym była turystyka kosmiczna. Gdyby tego z kolei odrzuciła, to miałbym kolejny i tak dalej, aż w końcu jakiś temat bym musiała zaakceptować. Na szczęście pani profesor Bednarczyk od razu zaakceptowała mój pomysł pisania pracy magisterskiej na temat osady słowiańskiej. Byłem bardzo ucieszony, z radością przystąpiłem do działania i po jakimś tam czasie ta praca magisterska była gotowa. Tą pracę magisterską w 2007 roku obroniłem i jako, że wtedy tutaj na naszym terenie było dużo takich konferencji, spotkań związanych z rozwojem turystyki, ja ten pomysł na tych spotkaniach promowałem. Czyli miałem taki rysunek, gdzie była przedstawiona wizja, jak ten gród miałby wyglądać. Ja tam przychodziłem i opowiadałem, że takie coś fajnie by byłoby stworzyć. No i ludzie, którzy tego słuchali, zwykle mówili, o super pomysł, to byłoby rzeczywiście fajne, żeby taka wioska słowiańska powstała. No ale nic im nie szkodziło, nic ich nie kosztowało, żeby o tym mówić pozytywnie. Ale zainteresował się też tym tematem wójt gminy Dębica, pan Stanisław Rokosz. No i też tutaj pomyślałem sobie, no fajnie, że wójtowi się to podoba. Też nie wiązałem z tym żadnych potencjalnych korzyści. Mimo to podarowałem, pamiętam, moją pracę magisterską z dedykacją dla wójta gminy Dębica. To był rok 2007 albo 2008. I życie toczyło się dalej. Moja drużyna słowiańskich wojów Wisłoczanie w międzyczasie troszkę podupadła. Ja zajmowałem się trochę czymś innym w życiu. Ten temat był w moim sercu, ale bardziej na zasadzie kiedyś zarobię sobie kilkaset tysięcy złotych i zrealizuję sobie moją słowiańską wioskę. Tak o tym myślałem w tamtym czasie. Później w 2011 roku dowiedziałem się, że gmina Dębica rzeczywiście buduje osadę słowiańską w Stobiernej. Byłem tym faktem dosyć zaskoczony. Dowiedziałem się o tym z mediów, bodajże z prasy lokalnej. Pomyślałem sobie, świetnie, wzięli mój pomysł i budują osadę słowiańską. No, jest to świetna wiadomość, ponieważ mój pomysł nie pójdzie, powiedzmy, do szuflady, tylko rzeczywiście ktoś to zrealizuje, ktoś tam będzie sobie prowadził to. I ten pomysł zostanie zrealizowany. Także cieszyłem się generalnie z tego, że gmina zamierza zrealizować mój pomysł. Jeszcze większe moje zaskoczenie było, kiedy wójt zaproponował, że tą osadę
będę mógł poprowadzić. To już wtedy byłem w ogóle zaskoczony, że taki to wszystko przybrało obrót. I oczywiście z ogromną energią, z ogromną pasją zabrałem się za realizację tego przedsięwzięcia. To był rok 2012. Zebrałem wtedy 9 osób, było nas w sumie 9 osób, z którymi rozpocząłem realizację tego przedsięwzięcia. Pamiętam wszystkie te 9 osób. To było niesamowite, ponieważ powiedziałem tym ludziom na samym początku: słuchajcie, jest taki gród, który gmina Dębica wybudowała dla nas. Możemy tam działać. W tym grodzie nie ma nic, są puste ściany, puste chaty. I nie mam pojęcia, jaki będzie efekt tej naszej działalności. Ja wtedy nie wiedziałem, czy to będzie sukces, czy to będzie porażka, czy będzie jeden turysta dziennie, czy będzie 100 turystów dziennie. Absolutnie nie wiedziałem. To jest rzecz praktycznie bez precedensu, więc nie miałem porównania z innymi obiektami tego typu. Powiedziałem tym ludziom jasno: słuchajcie, zaczynamy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale może być fajnie. No i te 9 osób ze mną rozpoczęło działalność w maju. 8 maja 2012 roku rozpoczęliśmy tutaj działalność. Czyli ubraliśmy nasze stroje słowiańskie i ustaliliśmy godzinę otwarcia, powstała strona internetowa, mieliśmy wydrukowane ulotki i czekaliśmy na turystów. Czekaliśmy jeden dzień, drugi dzień, aż w końcu trzeciego dnia, pamiętam, przyjechał młody człowiek na rowerze i powiedział, że on chciałby tutaj zwiedzić osadę słowiańską. No to było niesamowicie radosne przeżycie dla nas, bo wreszcie ktoś chce przyjechać zobaczyć, co my tutaj robimy. No i oczywiście zwiedził tą osadę słowiańską, która wyglądała wtedy zupełnie inaczej niż dzisiaj. Była praktycznie pusta, okna nie miały nawet jeszcze okiennic. W chatach było 1/10 może eksponatów z tego, co jest teraz. No ale my byliśmy z tego bardzo dumni, sprzedaliśmy mu bilet i oprowadziliśmy go po grodzie. Później tych turystów zaczęło być coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I w wakacje, w niedzielę już zaczynało być takich nawet kilkadziesiąt osób. To już było takie wow. Kilkadziesiąt osób dziennie, kilkaset złotych zarobku dziennie dla 9, no nie było wtedy zawsze 9 osób, ale dla kilku osób to już było takie, na nas pamiętam, dosyć zaskakujące i bardzo nas to radowało. Pamiętam, jak właśnie po pierwszym miesiącu podsumowaliśmy nasze zarobki, zarobiliśmy tam kilkaset złotych, ale po kolejnym już to był 1000 tam z kawałkiem. I to tak wszystko się fajnie rozwijało. Przychodziły pierwsze wycieczki szkolne. Na początku, w pierwszym sezonie było ich niewiele, ale później, kiedy zaczęliśmy już drugi sezon, to tych wycieczek szkolnych nagle okazało się, że jest bardzo dużo, że sporo grup chciałoby do nas przyjeżdżać i oglądać to, co my tutaj im prezentujemy. W drugim sezonie okazało się, że tych wycieczek szkolnych, które chcą do nas przyjechać, jest już całkiem dużo, że mieliśmy już co kilka dni jakąś grupę ze szkoły, która chciała tu przyjechać, zobaczyć nasz gród, wziąć udział w naszych warsztatach. Na początku warsztatów było tylko kilka, ale to było już dla nas spore zaskoczenie i duża radość, no bo w sumie po to tu siedzieliśmy od roku czasu, w różnych warunkach, czasami w temperaturze bardzo zimnej, czasami było gorąco, trwaliśmy na tym posterunku, a tu okazuje się, że coraz więcej ludzi chce do nas przyjeżdżać. I to ten drugi sezon uświadomił mi, że to ma sens, że to ma przyszłość i należy się temu poświęcić. Wtedy zrezygnowałem z innych działalności, które prowadziłem i skupiłem się przede wszystkim właśnie na tym, żeby działać w tej osadzie słowiańskiej, którą traktowałem i traktuję cały czas jak swój drugi dom i jako swoje dziecko. W grodzie pojawiłem się na samym początku. Wtedy Ziemowita osobiście jeszcze nie znałem. Należałem do drużyny rekonstrukcji historycznej Czarny Sokół.
Nasz wódz Sobiesław oznajmił, że powstaje ciekawy obiekt, powstaje gród słowiański pod Dębicą, o czym prawie nie wiedziałem. Wiedziałem wcześniej, ale zapomniałem, ale o tym jeszcze powiem. No i Ziemowit zaprosił nas na spotkanie, żeby zaproponować nam współpracę. Poszliśmy na to spotkanie do pizzerii. Poznałem wtedy Ziemowita. Pomysł sam obiektu, grodu spodobał mi się naprawdę, naprawdę bardzo. Od początku stwierdziłem, że bardzo chętnie włączę się w to przedsięwzięcie. Wtedy z drużyny dołączyło nas dwóch, ja i Boromir. Wpadł mi też pomysł do głowy, żeby włączyć w to moją mamę, ponieważ zajmowała się pracą z dziećmi całe życie, miała różne pomysły krążące wokół teatru, wokół cyrku, więc wpadło mi do głowy, żeby włączyć ją w to, żeby mogła się tam też realizować. No i tak też się stało, dołączyła razem ze mną. Jeżeli chodzi o w ogóle mój pierwszy kontakt z grodem jakikolwiek, był on troszkę wcześniej. To była zima. Początek roku 2011, kiedy tutaj w Stobiernej w szkole organizowaliśmy jako Czarny Sokół imprezę rekonstrukcyjną dla rekonstruktorów. Fabularną imprezę w warunkach zimowych, troszeczkę walk gdzieś w lesie, w śniegu, a później biesiada w szkole. No i w czasie przygotowań do tej imprezy, kiedy chodziliśmy tutaj po okolicznych terenach i sprawdzaliśmy, gdzie można tą fabułę fajnie poprowadzić, przechodziliśmy po górce, która teraz jest świetnie widoczna z wieży grodowej, po sąsiednim wzgórzu. I wtedy pamiętam, że na horyzoncie, na sąsiednim wzgórzu zobaczyliśmy dwie drewniane chaty. Nie było jeszcze ani wieża, ani palisady, były dwie chaty. I wtedy pamiętam, że Radovan powiedział: widzicie, tam jest gród Ziemowita. Ziemowit tam buduje gród. Jakoś mnie wtedy to bardzo nie zdziwiło, nie przejęło. Pomyślałem sobie, no o Ziemowicie słyszałem, wiem, czym się zajmuje. No, normalne, że buduje gród, nie? Nie ma w tym nic jakiegoś nadzwyczajnego, że ktoś sobie buduje gród. No, jakoś tak później mi to wypadło w ogóle z głowy. Nie interesowałem się tym tematem. No i tym bardziej zdziwiłem się w momencie, kiedy właśnie dowiedziałem się, że gród już jest gotowy, już stoi. No i że my mamy propozycję współpracy. Od razu bardzo mi się to miejsce spodobało. Od razu w jakiejś tam części mnie pochłonęło. Na początku nie do końca wiedziałem, co ja tutaj mam robić. No, zajmowałem się wcześniej rekonstrukcją historyczną już dość długo, ale zawsze to było, no, to była walka, to było jeżdżenie po imprezach, nic takiego konkretnego. No a tutaj okazuje się, że jest miejsce, gdzie codziennie się jest, codziennie się coś dzieje. Pasuje się czymś zająć konkretniejszym. W grodzie byłem od samego początku, ale na początku nie mogłem znaleźć sobie jakiegoś właśnie konkretnego tutaj zajęcia. No, inni członkowie ekipy przychodzili tutaj już z jakimś gotowym pomysłem na to, co tutaj będą robić. Przyszła na przykład Miłochna, która zajmowała się już wcześniej ceramiką, garncarstwem. No ja przyszedłem jako taki, powiem, ogólny rekonstruktor. Nie miałem żadnej takiej specjalizacji. Zajmowałem się trochę różnymi rzemiosłami na swój użytek. Wszystko sobie wykonywałem sam, co mi było potrzebne w rekonstrukcji, więc każdego rzemiosła trochę liznąłem. Ale nie miałem jakiegoś takiego szczególnego, którym bym się zajął.
No było kowalstwo, które lubiłem i się nim może zajmowałem troszkę bardziej szczególnie, ale do grodu miał dołączyć też kowal, pan Kazimierz Kowal z Zawady, który w końcu, jak się okazało, nie dołączył, no ale na samym początku miał być. Więc nie miałem takiego pomysłu na siebie w grodzie do końca. Musiałem sobie znaleźć jakieś rzemiosło, no bo pasowało się czymś zająć. Nie można cały dzień chodzić, czasem powalczyć i niczym konkretnym się nie zająć. Wpadło mi do głowy odlewnictwo. Długo mi zajęło to, zanim coś takiego znalazłem. No, nie było nic takiego oczywistego. Ale w końcu to odlewnictwo mi wpadło do głowy. Zacząłem, nigdy wcześniej nie mając, akurat z tym rzemiosłem nie miałem żadnej styczności. Nigdy wcześniej się tym nie zajmowałem. No ale zacząłem się tym interesować, zacząłem się w tym rozwijać. Więc pierwszy sezon w grodzie po części upłynął pod znakiem budowy pieca z gliny i końskich odchodów według receptury Micha Teofila z XII wieku. Także zaczęło się ciekawie. Oczywiście w pierwszym sezonie nie był tak intensywny ten sezon jak te obecne, ale było bardzo ciekawie. Były, no oczywiście docieraliśmy się jako zespół, były jakieś tam spięcia, ale klimat był świetny. W ogóle nigdy wcześniej nie pracowałem z turystami, obce mi było oprowadzanie turystów i tego typu rzeczy, więc się tego uczyłem. No ale bardzo mi się to spodobało, także w ciągu tych kilku lat właściwie przestałem się tak naprawdę interesować rekonstrukcją historyczną, a zacząłem się interesować edukacją historyczną. I w tym momencie już swoje życie wiążę właśnie głównie z przekazywaniem, ze zdobywaniem wiedzy historycznej i przekazywaniem jej przede wszystkim innym. Właśnie to mi w dużej mierze dał gród. Sposób na życie. Ciekawy, bardzo ciekawy sposób na życie. Misję życiową. Wcześniej miałem bardzo różne zainteresowania, ale żadne z nich nie było czymś takim głębszym, taką właśnie życiową misją. A dzięki temu miejscu zdobyłem taką konkretną pasję. Właśnie do poznawania jak najdokładniejszego historii i przekazywania przede wszystkim tej wiedzy. Pamiętam sytuację, kiedy odwiedził nas pierwszy turysta. To było piękne. Siedzieliśmy tutaj, było zimno. To był bodajże jeszcze maj. No generalnie było zimno, było pochmurno, dzień był taki mało przyjemny. My siedzieliśmy chyba całą ówczesną ekipą, albo prawie całą w izbie którejś. I bardzo nas zdziwiło w momencie, kiedy usłyszeliśmy, że ktoś się kręci przy bramie. Był to pierwszy turysta, jaki nas odwiedził, więc wszyscy byli bardzo podekscytowani. I oprowadzanie tego turysty wyglądało naprawdę komicznie, dlatego że wszyscy tak stali nad tym turystą jak takie sępy, obserwowali go. To właściwie to on był atrakcją dla nas, a nie my dla niego. Nie wiem, nie mam pojęcia, na ile merytorycznie oprowadziliśmy tego turystę. Zresztą wtedy w grodzie jeszcze były prawie puste ściany, bo dopiero zaczynaliśmy zbieranie jakiegoś wyposażenia. Także turysta przyjechał na rowerze pod gród, wszedł do środka, zobaczył gród jeszcze bez strzech na dachach, bez wyposażenia w środku. Zobaczył grupę ludzi, która się na niego patrzy jak na jakieś dziwadło, skąd on się to w ogóle wziął.
A więc kiedy zaczęła się moja przygoda z Grodem? No to było już jakieś 7-8 lat temu. Kończyłem wtedy gimnazjum. Nie byłem dzieciakiem, który lubił zajmować się właściwie wszystkim, od nauk ścisłych po historię. No i dlatego fascynowała mnie też właśnie średniowiecze, przede wszystkim elementy właśnie bitewne, wojenne, broń biała. No i właśnie tym tropem miałem taki etap, taką fazę na właśnie wykupywanie na aukcjach allegrowych różnych właśnie rzeczy typu właśnie miecze, łuki. No i pewnego dnia, po prostu szukając gdzieś w internecie po forach, znalazłem coś takiego jak spis bractw. No i z ciekawości stwierdziłem, o fajna sprawa, ludzie się tym zajmują zawodowo, czy zawodowo, hobbystycznie, ale w takich zrzeszonych grupach. Więc stwierdziłem, że poszukam sobie takiego bractwa w tym spisie. No i właśnie moim pierwszym właśnie takim znaleziskiem w pobliżu mojego miejsca zamieszkania byli jeszcze dawno istniejący Wisłoczanie. I tam był adres do strony, na szczęście jeszcze aktywny. I znalazłem w nim, na tej stronie, adres mailowy do właśnie Ziemowita. No i napisałem do Ziemowita, że jestem takim dzieciakiem, fascynuję się tym i tym, tutaj zajmuję się różnymi rzeczami, wraz z kolegami właśnie biegamy sobie po lesie, walczymy sobie na miecze, coś tam. No i krótko opisałem swoją taką historię, no i czy mógłbym spróbować dołączyć do nich. No, tutaj kilka dni czekałem na odpowiedź, no i ostatecznie dostałem odpowiedź od Ziemowita, że jest takie miejsce, bo to była zima akurat, jest takie miejsce, pracuję nad nim w Stobiernej, właśnie będę mógł tam do niego pojechać i ewentualnie zobaczymy, co się będzie dało zrobić, że chętnie bym nie widział w tym miejscu. Więc ja pokrótce obczaiłem, gdzie to mniej więcej jest. Zaznaczam, że to było gimnazjum, więc jeszcze nie byłem jakoś obyty, że tak powiem, z dalszymi podróżami poza granicę mojej wioski. No i tak właśnie przygotowałem się na tą wizytę. Miałem na to jakieś 3 tygodnie. Oczywiście spakowałem cały swój ekwipunek. Wszystkie te miecze, no pseudomiecze historyczne, które pokupowałem sobie na Allegro. No i zapakowałem to wszystko, wsiadłem w autobus i pojechałem właśnie na spotkanie z Ziemowitem. Gród już stał, że tak powiem, piękną swoją okazałością, świeży, nowiutki. Jeszcze właśnie dopiero był otwierany wtedy sezon, pierwszy sezon prawdopodobnie, bo to była wiosna. No i właśnie na takiej krótkiej rozmowie, wtedy po raz pierwszy spotkałem Ziemowita. Patrzył, spojrzał na mnie raczej entuzjastycznie, bo udało mi się przytachać dość spory kawałek żelastwa ze sobą. Wtedy zacząłem też robić własną kolczugę, więc no to już było coś, moje CV powiedzmy było takie w miarę kolorowe. Więc no po krótkiej rozmowie stwierdziliśmy, że będę chciał dołączyć do drużyny. Powiedział mi, że ta drużyna, która właśnie widziała jeszcze na tej stronie, jeszcze nie została, znaczy już została. Wtedy już mało osób tam zostało, bo prawdopodobnie w aktualnym składzie, jak ja dołączałem, to było nas dwójka, Bedgost i Ziemowit. No i po udanym egzaminie, który się odbył, z którego składało się egzamin z wiedzy, ze sprawności, z siły, no to udało mi się dołączyć do drużyny po niemałym trudzie. Pamiętam, jedno z fajniejszych konkurencji było stanie w bramie i unikanie strzał. Strzelali po prostu do mnie z łuku, z takimi strzałami oczywiście ze stępionymi końcówkami, no i trzeba było unikać. Na szczęście wtedy jeszcze byłem mały, zwinny i udało się wtedy dołączyć do drużyny. No i tak zaczęła moja przygoda na poważnie z Grodem. Zacząłem właśnie jeździć do Dębicy do liceum, więc po szkole często bywałem w Grodzie, nawet gdy były tam pustki, bo trzeba zaznaczyć, że w pierwszych latach właśnie Gród jeszcze nie był aż taką popularną atrakcją turystyczną, w pierwszych miesiącach przynajmniej, więc po prostu przesiadywałem tam, chodziłem właśnie sobie po pustych chatach, spędzałem tam bardzo, bardzo miły czas, pamiętam, lubiłem sobie właśnie tam przesiadywać, czy na wieży, jak jeszcze właśnie nawet bywałem sam w Grodzie, także to było
to było świetne. Oczywiście rozwijałem się tam też pod właśnie kątem walki, to co mnie najbardziej fascynowało. I takie pierwsze, najbardziej wyraźne wspomnienie właśnie z grodu, z całego tego otoczenia, to była właśnie zorganizowana przez nasz już postrzeżający się skład wyprawa śladami przodków. I wtedy prawdopodobnie na tej wyprawie właśnie poznałem jeszcze dwóch swoich dobrych przyjaciół. I wyruszyliśmy na tą wyprawę, no ale niestety to jeszcze wiedziony brakiem doświadczenia. Naładowałem sobie do mojego ekwipunku bagażu, w takim worku lnianym to wszystko niosłem, bardzo duży ciężar, tam pamiętam wrzucałem jakieś garnki gliniane z kaszą, mnóstwo butelek z wodą, szklanych i w ogóle ten bagaż no, przekraczał jakieś tam 25 kilo, ale trzeba było to wszystko, że tak powiem, nieść na plecach, bo nie mieliśmy żadnych takich jeszcze osiołków, czy mułów, czy kucyków, chociaż była o tym myśl właśnie na tej wyprawie, żeby następnym razem sobie takie zwierzątko wziąć ze sobą. No i po pierwszym dniu no, umordowany, zmęczony, no postanowiłem zrezygnować, bo zaczęło jeszcze padać. No już po prostu byłem tak wycieńczony, że zawróciłem. To troszkę złamało moje morale na jakiś czas. Pamiętam, że chwilę w grodzie nie byłem i miałem taką przerwę, parę miesięcy. Właśnie jeszcze po raz pierwszy w tym sezonie tam gród się rozwijał. No, zaznaczam, że miałem trochę daleko z dojazdem, więc to też było trochę kłopotliwe, ale no, już abstrahując od tego, miałem taki chwilowy czas przerwy, no ale miało się jesienią zacząć wydarzenie, specjalne wydarzenie, takie oficjalne otwarcie grodu. To był pierwszy atak Morawian organizowany w grodzie, a któryś z kolei już organizowany przez Zimowita. No ja się bardzo nastawiałem początkowo na to, ale właśnie tak jak mówię, trochę ten mój zapał ostygł. I tutaj oczywiście znajomi czy rodzina wspierali mnie w tym cały czas. Zawsze to było z ich strony właśnie wow. Znaczy to było takie pół żartem, pół serio. Wszyscy się śmiali, że o co ty tam robisz, biegasz na boso. Ale ja to lubiłem, nie zwracałem na to uwagi, na takie może troszkę uszczypliwe, może żartobliwe docinki. Ale widać było, że moi rodzice też na wielu, wielu moich walkach późniejszych uczestniczyli, czy tam rodzina, znajomi, więc to było z ich strony wsparcie. Chociaż później trochę zaczęli na to patrzeć pod kątem takim, że no, powinienem się wziąć za siebie, za studia. Mi też się to później udzieliło, no ale już mniejsza z tym. Miał być ten pierwszy atak Morawian w grodzie. No i atak 3 tygodnie przed, czy 2 tygodnie, Ziemowit do mnie napisał, że o, czy pojawi się jeszcze w grodzie, że szkoda, że tak się właśnie tutaj ulotniłem na jakiś czas. No ja mówię, że no trochę ciężko i w ogóle, ale postanowiłem wziąć udział w ataku Morawian. No i warunkiem do tego, żeby właśnie stanąć do bitwy, trzeba było mieć swój sprzęt. No i to było już takie wyzwanie trochę duże, bo można było to kupić wszystko gdzieś tam na aukcjach czy u jakichś rzemieślników, ale kosztowało to no, dla dzieciaka, który dopiero zaczynał tam liceum, no to był spory koszt. Więc no, jedyne co mi pozostało, to skończyć zaczętą kolczugę, jak najszybciej się da. Tam włócznie, wykułem sobie grot do włóczni jeszcze kiedyś, więc ona tam gdzieś w grodzie leżała. Pamiętam, że właśnie też zająłem się kowalstwem, ale o tym może trochę później. No i przede wszystkim udało mi się w tydzień właściwie. Kończyłem jeszcze, pamiętam, mój pierwszy hełm żebrowy w garażu. Kończyłem dzień przed rozpoczęciem ataku Morawian. Jeszcze zabijałem ostatnie nity i świeżutki hełm, po prostu razem z nim dotarłem na miejsce. Moja przeszywanica tam czekała. Kolczuga też już była gotowa. Chociaż kolczuga w pierwszej, że tak powiem, wersji, bo było ich kilka, jeśli chodzi o moją kolczugę, była tak ciasna, że do bitwy zakładali na mnie ją chyba z 3 osoby i to było takie dość wszystko na wcisku, po prostu ledwo oddychałem, ledwo się w niej ruszałem, ale ta pierwsza bitwa, gdzie ustawiliśmy się właśnie w kilkunastu ludzi, bo przyjechali właśnie rekonstruktorzy z całej Polski, no to było coś, to było już piękna sprawa. Bardzo dobrze to wspominam, bardzo wyraźnie mi się właśnie to zatarło i każda później kolejna właśnie impreza, gdzie rekonstruowaliśmy bitwy, była dla mnie właśnie czymś, co w pamięci zostało na pewno, czy jakieś turnieje pierwsze. No i
przede wszystkim biesiady. Pierwszy właśnie atak Morawian to była świetna sprawa. Poznałem bardzo dużo ludzi. Nie żałuję do dzisiaj, że jednak podjąłem tę decyzję, żeby wrócić do grodu. No i właśnie z tym zastrzykiem energii, emocji po prostu zostałem już tam przez kolejne 8 lat, czy bardziej intensywnie się udzielając, czy mniej. Byłem tam cały czas. No i dalej potoczyły się moje losy w ten sposób, że gród się cały czas rozwijał, turyści do nas chętnie przychodzili, rozwijaliśmy właśnie to pod tym kątem. No i ja tam poznałem naprawdę bardzo wielu ludzi, takich, z którymi do dzisiaj chętnie utrzymuję kontakt, no przyjaciół właściwie na całe życie, bo trzeba zaznaczyć, że gród to jest takie miejsce, które no byle kogo tutaj jakoś nie uświadczysz. To są zazwyczaj bardzo wyjątkowi ludzie, których serdecznie wszystkich pozdrawiam, z którymi miałem do czynienia powiedzmy dłużej czy w krótszej znajomości. Ale to zawsze byli ludzie, z którymi wiązała się jakaś historia, którzy przekazywali mi jakieś rady, jakieś swoje powiedzmy historie. I to było moim zdaniem świetne rozwiązanie. Świetny taki bonus do tego wszystkiego. I więc tak to się wszystko rozkręcało. Ja też starałem się w tym rozwijać. Właśnie zacząłem się zajmować kowalstwem. Trochę amatorsko, trochę nie. Pamiętam, miałem takie małe palenisko zrobione w domu, właściwie na ognisku. I wykuwałem pierwsze groty, gdzieś tam takie ciężkie, gdzie te strzały jeszcze ledwo latały. Ale no, widziałem, że Małyś był dumny z tego. Ja też z tego byłem dumny, bo to były takie początki, więc wszyscy to jakoś rozwijaliśmy. No i od początku to pasja. Dzięki tej pasji, tych ludzi, których pojawiało się coraz więcej, gród się rozwijał i zaczynał nabierać takiego kształtu, jaki ma teraz do dzisiaj, czyli każdy właśnie te rzemiosła po kolei zostały, czy warsztaty zostały ulepszane. Wiedza przede wszystkim, tutaj pamiętam, byłem zapatrzony w Blizzbora, bo Blizzbor to była taka nasza skarbnica wiedzy. On właśnie, ja nigdy akurat w tamtym czasie nie miałem właśnie tendencji do, pamiętam, nie mogłem zdać jakiejś, bo mieliśmy takie egzaminy z wiedzy i pamiętam, że zawsze z oporami do tego przychodziłem, bo trzeba było przeczytać 3 czy 4 takie grube książki. Ja wtedy byłem taki bardzo negatywnie nastawiony do czytania książek, bardziej tą stronę praktyczną wolałem. No ale tutaj, nawet przebywając właśnie z takimi ludźmi jak Blizzbor, to wiele się dowiadywałem, wiele później mogłem przekazywać czy turystom, czy później właśnie nawet grupom dzieciaków, chociaż właśnie tutaj zaczyna się rok, w którym wybieram się na studia, zaczynam maturę, to jest trzecia klasa liceum i coraz mniej uczęszczam do grodu, niestety. No tutaj bardziej takie kwestie, że trzeba się zająć czymś tam. Wiadomo, byłem jeszcze młodym dzieciakiem, więc myślałem, żeby poszukać właśnie jakiegoś swojego czegoś. Chociaż gród podobał mi się, ale jakoś nie widziałem w nim jeszcze wtedy takiego, że zostanę tutaj i wszystko inne porzucę, no bo nie było to dla mnie w głowie, że tak powiedziałem, możliwe. No ale jakoś ten czas zawsze, czy jakaś większa impreza, czy coś, starałem się tam być, pomagać. Chociaż właśnie w tym okresie mniej już uczęszczałem do grodu, a on się prężnie rozwijał. Tam byli ludzie, którzy spędzali tam nieraz, pamiętam, bo były też okresy zimowe, w których gród był otwarty zimą. I normalnie sobie gród funkcjonował, pamiętam, też byłem czasem na dyżurach zimowych, a to było już całkiem taką hardkorową stroną tego wszystkiego, bo powiedzmy tam minusowe temperatury już dawały się we znaki. Ale tak jak mówię, ta pasja tych ludzi, czy moja, no po prostu trzymała to miejsce, rozbudowywała je i rozgrzewała pełnią energii, tak mi się wydaje. No i co tam dalej było w tym grodzie? Myślę, że później, jak już właśnie byłem na studiach, to już przyjeżdżałem tylko na jakieś większe wydarzenia, bardziej już mniej w sumie jakoś przez tam swoje zawirowania w życiu, inne takie różne sytuacje, już jakby mniej się uczęszczałem, ale później powróciłem na jeden sezon wakacyjny, na trochę dłużej coś tam pomóc,
pamiętam jakieś, pamiętam, czy święto drwala, czyli właśnie zapas drewna, który musieliśmy zgromadzić w grodzie i kto, powiedzmy, tam najwięcej uzbierał, ten wygrywał zwolnienie na właśnie zaopatrywanie grodu w drewno o połowę. No ja wygrałem akurat wtedy, ale przez cały rok następny praktycznie mnie nie było, więc nie skorzystałem z tego zwycięstwa, ale tak to właśnie się kręciło. I właśnie na takie większe imprezy już mniej uczęszczałem, miałem taką bardzo dłuższą przerwę, ale pamiętam, że Siemowicz zawsze jakoś o mnie pamiętał i zawsze jak była jakaś impreza większa, to zawsze miałem zaproszenie i byłem mile widziany w grodzie. Miałem takie etapy, że właśnie nawet po tych zaproszeniach mało co uczęszczałem, bo wiecznie nie miałem czasu, wiecznie coś mnie tam zaganiało, bo zaczęło się właśnie życie studenckie na poważnie. Już w Krakowie właśnie wtedy przebywałem, ale gdzieś tam tymi myślami w grodzie zawsze byłem i gdy byłem właśnie taki zabiegany, zapracowany, gdzie nie wiedziałem w co w ręce włożyć, to sobie wspominałem z takim rozrzewnieniem, że no w grodzie to jest jednak, w grodzie to było wtedy super, że poznawałem tam wtedy takich ludzi, takie historie przeżywałem. Właściwie, no co mogę dużo powiedzieć, gród to miejsce, w którym się wychowałem, które mnie wychowało i moim zdaniem na bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, bo miałem tam gorsze chwile, lepsze chwile, powiedzmy było tam dużo uśmiechów, były łzy smutku, łzy szczęścia. I dużo się tam działo, dużo emocji, dużo, że tak powiem, więzi między ludźmi. To jest moim zdaniem najważniejsze w grodzie. I moim zdaniem to było miejsce magiczne i jest do teraz. I co będzie dalej z grodem? Myślę, że tak jak wspomniałem, gród sam w sobie to jest ludzie i pasja. To otoczenie, to wszystko, co tam jest zbudowane, to jest taki tylko... Jest to ważne, jest to element bardzo, bardzo ważny, ale nawet gdyby to wszystko, nie wiem, najeźdźcy na nas najechali i gród by spłonął, to myślę, że ci ludzie odpowiedni, ta energia, ta pasja odbudowałaby to wszystko od fundamentów, bo gród to jest taka idea, która jest ważna, która jest żywa, tak jak właśnie przysłowiowe mamy w grodzie żywe lekcje historii. One są żywe. Żywe są dzięki ludziom, nie dzięki tym wszystkim przedmiotom, które tam mamy. Każdy ten przedmiot tam ma swoją historię. Tak jak właśnie czy moja kolczuga, z którą się męczyłem przez tyle lat, tyle modernizacji. Trzeba było to ręcznie wszystko robić. Czy każdy jeden przedmiot właśnie tam przez ludzi zrobiony. Tak, także gród to ludzie i myślę, że z tymi ludźmi, których ma i których będzie miał, z tą samą pasją, zajdzie jeszcze daleko, będzie jeszcze większy, będzie jeszcze lepiej i mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze będę częścią tego bardziej, jak już powiedzmy sobie ułożę swoje historie, swoją przyszłość. Nie myślałem o tym na poważnie wtedy, bo tak jak wspomniałem, byłem na takim rozstaju dróg, powiedzmy, trzeba było jakąś tą przyszłość swoją wybrać. Ale teraz patrzę na przykładzie nawet swoich przyjaciół, którzy potrafili właśnie w tym dostrzec takie coś, z czego potrafią po prostu wpleść. I tak zawsze się śmieję, czy oni się też śmieją, że gród to nie jest praca, chociaż da się z tego żyć i pokazują to, że da się i że to jest świetne. Ale gród to jest właśnie taki styl życia, styl, który obierasz, który tak jak skrywa się z twoją taką harmonią życia i oni właśnie znajdują w tym swoje miejsce, swój pomysł na siebie i to jest super okazja, żeby zjednoczyć takich ludzi. Tak jak wspomniałem, gród to są przede wszystkim ludzie i będzie przyciągać moim zdaniem i przyciągał zawsze tych wyjątkowych i tak jak wspomniałem, no cóż, mam nadzieję, że progi zawsze będą tam dla mnie otwarte i kto wie, może z czasem jeszcze tam na poważnie powrócę. Także pozdrawiam was wszystkich i powodzenia. Ten drugi sezon właśnie był taki przełomowy, który pokazał mi, że to ma przyszłość. Dlatego już w trzecim sezonie podeszliśmy do tematu jeszcze bardziej profesjonalnie. Zrobiliśmy jeszcze lepszą promocję, żeby jeszcze więcej szkół wiedziało o nas i efekt był naprawdę, naprawdę dobry.
bo okazało się, że w trzecim sezonie już nie byliśmy w stanie pomieścić wszystkich grup, które chciały do nas przyjechać. To znaczy, wtedy przyjmowałem rezerwację na zasadzie jedna szkoła na jeden dzień, bo nie wyobrażałem sobie, że możemy więcej niż jedną szkołę dziennie przyjąć tutaj. I wtedy już, pamiętam, w czerwcu brakowało miejsca, mówiłem niestety, przykro mi, nie możemy was przyjąć. No ale to znowu nakręciło kolejne myślenie, jak to zrobić, żeby przyjmować tych grup więcej. Więc w kolejnym sezonie już trochę przeorganizowana została nasza praca, tak żebyśmy mogli czasami nawet przyjąć dwie nieduże grupy na dzień. No i tak to się cały czas rozwijało, aż wreszcie z roku na rok ten wzrost był istotny, widoczny i bardzo nas cieszący. Praktycznie co roku mamy coraz więcej tych wycieczek i staramy się coraz lepiej je obsługiwać i coraz bardziej niestety musimy też kompresować się z tymi grupami, ponieważ gród nie powiększył się ani trochę, więc w tym samym miejscu, które mamy od 8 lat, musimy cały czas próbować pomieścić jak najwięcej tych dzieci i zapewnić im jak najlepsze warunki tutaj przebywania i żeby jak najwięcej mogły skorzystać, żeby tą historię mogły poczuć jak najlepiej, bo wiemy, że przede wszystkim nasza misja polega na tym, że my nie uczymy dzieci historii na zasadzie słuchajcie, a teraz opowiemy wam o tym, jak król Bolesław Chrobry walczył z Niemcami, jak wyprawiał się na Kijów, jak wyglądało życie. Nie, my przede wszystkim staramy się, aby te dzieci, które do nas przyjeżdżają, poczuły na własnej skórze tą historię, czyli żeby wzięły coś do ręki, żeby same spróbowały wykonać czy to gliniany garnek, czy podpłomyk, czy odlew z cyny, żeby same strzeliły z łuku, żeby ta historia była dla nich czymś bliskim, tak bliskim, że by mogły ją jak najlepiej zrozumieć, że w tamtych czasach życie wyglądało kompletnie inaczej niż dzisiaj, żeby nie wyobrażały sobie, że po prostu życie dzieci 1000 lat temu to było życie takie jak dzisiaj, tylko że te dzieci kompletnie żyły w innym otoczeniu przyrodniczym, inaczej wyglądał ich dzień i to wszystko staramy się im przekazać. I efekty tego są też zachwycające nieraz. Często zdarza się, że jakieś dziecko, które było u nas powiedzmy 2 lata wcześniej, po 2 latach przyciąga tutaj swoich rodziców w niedzielę na wspólną rodzinną wycieczkę i to dziecko opowiada rodzicom to wszystko, co się dowiedziało 2 lata wcześniej od nas tutaj. Niesamowite, jak dużo te dzieci pamiętają z tego, co my im przekazujemy. One są jak gdyby tymi przewodnikami dla swoich rodziców później. I wiem, że wiele z tych dzieci być może tak samo będzie później w życiu pasjonatami historii, tak jak my. Bo u nas też zaczęło się od tego, że ktoś dawno temu przedstawił nam historię w sposób atrakcyjny, w sposób pasjonujący. Pokazał nam, że warto wiedzieć, jak żyli nasi przodkowie, warto znać swoją historię, warto znać ich błędy, żeby ich nie powtarzać. Więc mamy świadomość, że to, co tutaj robimy, jest ogromną odpowiedzialnością, po pierwsze, ale z drugiej strony bardzo mocno wpływamy na postawy historyczne tych dzieci, ponieważ one mają jedyną okazję tutaj zobaczyć historię namacalnie i też zobaczyć, jak ona jest pasjonująca, jak bardzo są tutaj w stanie poczuć to. I przez to zostaje u nich nieraz na, mam nadzieję, całe życie. Na razie jeszcze dzieci sprzed 8 lat mogą mieć teraz maksymalnie 18-20 lat, więc nie wiemy jeszcze, ilu z nich zostało archeologami, historykami i tak dalej. Ale być może ten efekt kiedyś będzie mierzalny i przyczynimy się do tego, że bardzo wiele dzieci zafascynowało się historią. W tym momencie odwiedza nas rocznie około 10 tysięcy dzieci, także ten efekt jest duży. Przez te 8 lat wydarzyło się tyle ciekawych wydarzeń, to
ten gród bardzo mocno ukształtował nie tylko mnie, ale też ludzi, z którymi to robię. Dzisiaj znowu jest nas 9 osób, aczkolwiek z tych 9 początkowych zostałem tylko ja i Blizzbor. Pozostała 7 to są ludzie, którzy przyłączyli się do nas w poszczególnych latach. W ogóle przez te 8 lat przewinęło się tutaj kilkadziesiąt osób właściwie. Szkoda też, że nikt z tych, którzy w 2001 roku zakładali ze mną drużynę, nie dotrwał do tego, aż ten gród powstał. Mam nadzieję, że... bierze się to w dużej mierze stąd, że nasze początki były naprawdę bardzo skromne finansowo. Tutaj trzeba było mnóstwo zapału włożyć i pasji, żeby sobie to jakoś wytłumaczyć, że jestem w grodzie i z tego może kiedyś jakieś pieniądze będą, ale na razie to przez lata trzeba włożyć mnóstwo pracy. I przez to też, moim zdaniem, niestety wiele osób na początku nie zostało z nami. Gdyż no, pasja pasją i mogło im się nawet bardzo podobać, podobnie jak nam, ale nie potrafili sobie tego pogodzić ze swoim życiem. Po prostu nie starczało pieniędzy, bo kiedyś wynagrodzenia w grodzie to, jeżeli ktoś zarabiał 1000 zł na miesiąc, to już było całkiem solidne wynagrodzenie za pracę tutaj, więc wiadomo, dla wielu osób to nie było absolutnie wystarczające, ja to rozumiem, ale szkoda właśnie tych osób, że one nie dotrwały z nami do dzisiaj, bo dzisiaj tak naprawdę my w dużej mierze zbieramy owoce naszej pracy przez wszystkie poprzednie lata. Ponieważ my w drugim, trzecim, czwartym sezonie, bardzo starając się dla tych wszystkich wycieczek szkolnych, stworzyliśmy taki odbiór, że te nauczycielki, ci nauczyciele opowiadali innym nauczycielom o tym, że tu jest taki gród, że tutaj ludzie się z pasją zajmują przekazywaniem historii, że tutaj warto przyjechać, że tutaj dzieci czują się dobrze, że tutaj dzieci wychodzą uśmiechnięte, zachwycone i tak dalej. Więc tak naprawdę my, pracując na przykład w 8 sezonie, wiemy, że kiedy tutaj sprawiliśmy, że wyszło z tego grodu 10 tysięcy zadowolonych dzieci i setki zadowolonych nauczycieli, to dopiero za kilka lat przyniesie nam efekty, ponieważ oni powiedzą swoim znajomym i dopiero później przyjadą kolejne grupy, które na bazie naszej pracy przyjadą tu i będą chciały też przeżyć te niesamowite historie, które przeżyli ich znajomi. Teraz po 8 latach jestem bardzo zadowolony z tego, że moje marzenie się zrealizowało, że powstała wioska, w której ludzie mogą maksymalnie, realnie zobaczyć, jak wyglądało życie słowiańskich przodków naszych. I tak nie jest to wszystko doskonałe. I tak jeszcze tu wiele możemy fajnych rzeczy zrobić. I to zamierzam właśnie przez najbliższe lata tutaj zrealizować, żeby cały czas jak najdoskonalej pokazywać naszym miłym gościom, jak tutaj pokazywać im, jak Słowianie żyli, jak się zachowywali, jakie było też ich myślenie. Bo też staramy się odtwarzać ich sposób patrzenia na świat, który był zupełnie inny. Obecnie jest nas 9 świetnych osób, z którymi naprawdę możemy zrobić świetne rzeczy. Liczę, że w przyszłym roku dołączą do nas znowu kolejne wspaniałe osoby i razem będziemy mogli jeszcze przez lata, mam nadzieję bardzo długie, realizować tą misję, pokazywać, jak żyli Słowianie, pokazywać im, że możemy być dumni z naszych dawnych słowiańskich przodków, że oni byli mądrymi ludźmi, którzy świetnie radzili sobie z przyrodą, z codziennymi przeciwnościami, z życiem, które było w tamtych czasach bardzo wymagające, czasami brutalne, ale też piękne. Więc to całe spektrum myślę, że tutaj będziemy jeszcze przez lata pokazywać i tego nam i wam życzę. No później się troszkę rozkręciliśmy, czyli wchodziły pierwsze grupy, później coraz więcej. W pierwszym sezonie przede wszystkim oprowadzaliśmy turystów indywidualnych, grup jeszcze nie było tak dużo, no ale już się też te dzieciaki pojawiały. Te dzieci, które w pierwszym sezonie u nas były, po latach nieraz do nas wracały i wspominały wizytę w grodzie, także w
wtedy odkryłem, jaka to jest świetna metoda edukacyjna, to co tutaj robimy. Ile w głowach tych dzieci zostaje. Co więcej. Z pierwszego sezonu przypomina mi się jeszcze oficjalne otwarcie grodu. Przez cały sezon działaliśmy bez oficjalnego otwarcia, a wielka oficjalna impreza była we wrześniu dopiero, na którą przyjechali różni oficjele. No i była przednia impreza, ponieważ mieliśmy chyba 150 litrów darmowego piwa, także naprawdę otwarcie było huczne. Piliśmy to piwo później przez parę dni. Bardzo dobre piwo, bo browar Kormoran, także było huczne otwarcie i jeszcze z jakościowym, fajnym piwem. Na tą imprezę przyjechali do nas inni rekonstruktorzy z różnych drużyn, także zaczęły się różne kontakty zagraniczne. Poza granicą, poza naszą palisadę trochę wyszliśmy. Pamiętam bitwę, która wtedy się odbyła. Bitwa to szumnie nazwane, bo walczyło bodajże kilkunastu wojowników, z czego może powyżej 20, z czego część to byli nastolatkowie, tacy 14-15-latkowie, którzy szli gdzieś tam w drugiej linii, niosąc jakieś, co tam kto znalazł i robiąc za tło. Ale to były nasze początki, to był początek rozwoju. Później troszeczkę się to wszystko zmieniło, troszeczkę poszliśmy w jakość. Nigdy nie poszli, nie poszliśmy w ilość. To się nigdy nie stało. Nie robimy takich dużych imprez bitewnych, jak to w niektórych miejscach się odbywa na dużą skalę. No po części szkoda. Po części szkoda, dlatego że no w tym momencie już się z tego od dłuższego czasu utrzymujemy, więc takie rzeczy przynoszą jakiś tam dochód. Poza tym, im więcej turystów, tym więcej jakby spełnienia tej naszej misji przekazywania wiedzy. Ale z drugiej strony cieszę się, że jednak nie ma u nas takich dużych imprez, ponieważ ile razy odbywały się takie większe imprezy, no to dla nas one były mniej przyjemne. Z tego względu, że turyści, którzy przyjeżdżali na takie imprezy, to byli zupełnie inni turyści niż ci, którzy przyjeżdżali w pochmurne, deszczowe dni gdzieś w dzień powszedni albo w sobotę. My przede wszystkim, chyba wszyscy, ja też przede wszystkim lubię właśnie turystów takich, którzy przyjeżdżają coś zobaczyć, a nie przyjeżdżają, bo coś się dzieje. Także akurat to, że od tych kilku lat nie poszliśmy w taką jakąś naprawdę dużą skalę z naszymi działaniami, ma swoje bardzo duże zalety. Od otwarcia grodu w 2012 minęło już ładnych kilka lat. Wiele się zmieniło. My też się zmieniliśmy bardzo. No nastąpił na pewno ogromny rozwój. To na pewno muszę powiedzieć. Gród jako obiekt może nie rozwinął się jakoś spektakularnie. Może nawet się trochę zwinął, jak popatrzymy na palisady na przykład. Troszkę upływ czasu widać. Ale my jako ludzie rozwinęliśmy się dość mocno. Ja sobie na pewno to muszę powiedzieć. Zmieniło mi się zupełnie podejście do w ogóle do rekonstrukcji historycznej. Zaczynałem jako typowy rekonstruktor historyczny, który
lubi sobie powalczyć, lubi wypić na imprezie, interesuje się jakoś tam historią. U mnie jeszcze do tego dochodziło zainteresowanie różnymi rzemiosłami. No ale w czasie tych lat w Grodzie tak mocno przesiąkłem tą historią, tym nie tylko historią, ale ogólnie zainteresowaniem antropologią, różnymi aspektami właśnie. Tak naprawdę wiedzy ogólnej o człowieku, że w tym momencie tak naprawdę nie wyobrażam sobie siebie w innej roli niż praca z historią i z ludźmi. Co mogę powiedzieć o tych 8 latach? No, z sezonu na sezon następowały zawsze jakieś zmiany, coś się działo. Ekipa grodowa wymieniała się tak naprawdę też z sezonu na sezon. Co sezon dochodzą do nas nowi ludzie, co sezon ktoś odchodzi. No i z każdej takiej rekrutacji gdzieś na wiosnę, z każdej chyba, bez wyjątku, zostaje w końcu ktoś w Grodzie, kto zostaje na dłużej, ktoś bardzo wartościowy. Zawsze było tak, że na wiosnę przyjmowaliśmy kilka osób i w końcu zostawała jedna. I przez długi czas ekipa grodowa właśnie w ten sposób się kształtowała. W tym roku jakimś dziwnym trafem doszły do nas dwie nowe wartościowe osoby. Ale tak to zawsze było tak, że przyjmowaliśmy kilka na wiosnę, a później najczęściej jeszcze w tym samym sezonie wszyscy odchodzili, zostawała jedna osoba. W Grodzie, żeby zostać na dłużej, trzeba to kochać. Nie można tego traktować jako pracę, nie można przychodzić, odbędnić swoje i wracać do domu. Tym się żyje. W życiu bym nie przypuszczał, że taka rzecz mnie czeka po tylu zawirowaniach. Ale w ogóle właśnie, no właśnie, ale jeszcze w ogóle zacznij od tego, jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do Grodu i co sobie wtedy myślałeś, jak tam pierwszy raz przyszedłeś? To jest interesujące dla mnie. Do Grodu trafiłem w okresie takiego mojego zawieszenia chyba w próżni. Chwilowego, może poszukiwania drogi innej, życiowej, może, ja sobie to nie pamiętam, co to się robiło, bo wcześniej to była, budowałem autostradę, no, a potem to się skończyło i gdzieś byłem w zawieszeniu dziwnym, a że zawsze mnie ciągnęło w takie klimaty jak osada słowiańska, gród, historia i wiecznie no i zainteresowania z tym związane, wiadomo. To wyście rzucili ogłoszenie jakieś, nie? Wtedy to było w Obserwatorze. Chyba jedyny raz. No. Możliwe, że ja to, bo ja u was wcześniej byłem. Aha. Jeszcze tak, bo tak jak mówię, zawsze mnie gdzieś tam ciągło takich rzeczy. Z żoną, ze szwagierką, z dziećmi. Byłem tam, ale to jeszcze o tym tak nie myślałem. A potem jak się rzucili to ogłoszenie, to pamiętam, że mnie tak coś tykło, żeby spróbować, a nuż się odnajdę, bo zawsze gdzieś czułem, że do takiego zwykłego środowiska jak bywa w miejscach pracy, nie? Mhm. Gdzieś nigdy nie pasowałem i zawsze człowiekowi temu myśli uciekały, żebym nie powiedział do jakichś wyższych celów, bo to głupio, nie? Nie. I tak to było z tą osadą. Przyjechałem, popatrzyłem, porozmawiałem z grodzierzcą, tak? Mhm. A kto jeszcze wtedy był ze mną tam? Kogo pamiętasz wtedy?
Wojciech. Wojciech był na pewno. Jasiek. Tyle. I deszcz padał. I przyjechałem z Julką, z Milą. Nasza błona wtedy też jeszcze chodziła do szkoły średniej i, i stwierdziła, że ona też by chciała się udzielać. A przecież, żeby mnie przypuszczał, że mnie to zwiąże jakoś zawodowo. Nie? Bo to był chyba maj, tak? Gdzieś jeszcze na początku sezonu. I co dalej? Coś się pytał, to garncarstwo, tak? No bo właśnie, jak to? No dobra, zostałeś przyjęty. Inaczej troszkę wygląda. No, prawie tak samo. I co, zostałem przyjęty i co? No i jak to się zaczęło z tym garncarstwem? Powiem ci, co było najważniejsze. Ja się bardzo zaangażowałem, nie wiem, czy pamiętasz, w te całe życie osady. Tak. Ale był jeden problem. I to jeszcze pamiętam, jak to Agacie mówiłem, przyjeżdżałem do domu, już po tych egzaminach, po tych awansach. Mówili, Agata, ja muszę sobie tam miejsce dla siebie, własny kąt znaleźć, bo inaczej nie będzie nic z tego. Połapałem się wszystkiego, co mogłem, ale chciałem sobie coś znaleźć dla siebie. No i wyłoniła się pewna kwestia, warsztaty gancarskie dla dzieci, tak? Tak. Najcięższe chyba, w sensie wtedy, do przygotowania, bo żeśmy sami glinę kopali i nikt tego nie chciał prowadzić, z wiadomych względów, bo nie chciało się. Bo dużo trudu to kosztowało, nie? Ukopać, urobić. No, brudna robota. Ja nie pamiętam, czy ja żebym się na ochotnika do tego zgłosił, czy wyście mnie w to wkopali. Nie, to było raczej tak, że a to jest nowy, to będzie robił. O, czyli wkopanie, na siłę. O, tak mi zostało. Na siłę. No. Tak. Pamiętam do dziś, jak to pierwszy raz zostałem sam z tymi dziećmi i miałem prowadzić. Człowiek się oczytał o tym, żeby coś tam wiedzieć. Umiejętności to pod znakiem zapytania. No bo to tak z partyzanta się za to wziąć, to zrozumiałe. No i minął pierwszy sezon z tymi warsztatami gancerskimi. A mnie coś zaczęło tykać, że coś w tej glinie jest takiego, co mnie do niej ciągnie. Pojechałem sobie na warsztaty ceramiczne, na kurs ceramiczny do Łucznicy pod Warszawę. Tam przesiedziałem tydzień i otworzyły mi się oczy i stwierdziłem, że to chyba będzie coś dla mnie. I stamtąd wróciłem chyba odmieniony, jeżeli chodzi o wszystko związane z gliną. No i tak się zaczęło, no, od takich gniotów jakichś. Czy tu mamy jakieś gnioty? Takich gniotów do takich rzeczy, nie? I tak cały czas się uczymy. Uczę. No. Gdybym nie przypuszczał, gdyby mi kto powiedział jeszcze z 5 lat temu, że ja się tym będę zajmował i tak to będzie galopować do przodu, to nie uwierzyłbym w życiu. Chociaż je mówicie, ty mi to mówiłeś, ale ja ci nie wierzyłem. Ja widziałem, że ty mi nie wierzysz. Nie wierzyłem, ale... bo to jest po prostu, o, popukać sobie do głowy. No. Nigdy w życiu bym nie uwierzył w to. No ale jeszcze wszystko przed nami. Z tym związane. Czyli ty po pierwszym sezonie w Grodzie od razu pojechałeś wtedy w zimie, przed twoim drugim sezonem w Grodzie? Pojechałeś do Łucznicy? Nie pamiętam. Nie, chyba nie. Pierwszy sezon to tak... Pamiętasz, że wszyscy robiliśmy to, co trzeba. No. Nie było jakichś takich wyspecjalizowanych jeszcze na początku, zajęć. Początkowy chaos duży. Wszystko było na dotarciu, każdy robił co trzeba, każdy się wszystkim zajmował. Nie? Pamiętam, jak warsztaty prowadziłeś spod płomyków. O, na przykład. Pod płomyki i łuki. Co jeszcze? No wszystko, no jak trzeba było, to trzeba było się zająć. Walczyliśmy. W drugim sezonie. W tę glinę, żem wszedł i w drugim chyba sezonie, żem pojechał. To był 2015.
No tak, czyli po twoim drugim sezonie. 2015 to był. Czyli drugi sezon w Teglinę. Pojechałem. A to, no. Pomalutku. Jakoś to się... A kiedy zacząłeś myśleć o sobie per garncarz wreszcie? Jeszcze chyba nie zacząłem. Jeszcze nie zacząłem. Aha, no to... Tych mistrzów to garncarskich świetnie. To mi jeszcze daleko. To świetnie. No chyba tak mi się... Jeszcze... Nie wiem. Chyba jeszcze nie. No ale można tak powiedzieć, że jakby się ktoś zapytał, kim jestem, no to jestem garncarzem. Garncarzem. Umierający zawód. Wymierający. No. A bardzo wdzięczny i magiczny. No nie powiem mistyczny, bo przesadzę. Ma się do czynienia z siłami natury, nie? Ziemia, ogień, woda, powietrze, piąty człowiek. Wiesz, co mnie najbardziej zawsze bawiło w grodzie? Jeszcze z tych dawnych czasów, jak mieliśmy dużo młodzieży szkolnej. Ten entuzjazm i te szaleństwa nasze, te szaleńcze zabawy. Ja to zawsze wspominam, to mi się wspomina z taką piękną pogodą letnią. I te szaleńcze zabawy, wymyślanie przeróżne, i granie w noża, rzucanie siekierami, rzucanie oszczepami, strzelanie z łuków. Czasem to bywało niebezpieczne, ale to mi się właśnie wspominam chyba najprzyjemniej. Ten entuzjazm taki do tych wszystkich działań, zabaw. A konkretnie wydarzenia jakiegoś, żebym tak najmniej wspominał, to jakoś mi się teraz zaciera w głowie. Mm-hmm. A jakieś takie wyjątkowo miłe z warsztatów wydarzenie? Najbardziej zaskoczony byłem, to był pierwszy raz, bo potem to się już zdarzało, jak przedszkolaki przyszły i siedzieliśmy, robiliśmy i przedszkolaki śpiewały mi piosenki. To ty pamiętasz, bo już przyszedł to zobaczyć. Na cały grudnia osłonie. No. To było najprzyjemniejsze. Później jak nabrałem tej takiej praktyki, wiedzy na temat ceramiki, garncarstwa, już widać było te moje rzeczy, już widać było, no już nie po pierwszym, po drugim, po trzecim roku, nie? To też takie... Widziałem w oczach na przykład nauczycieli, czy kogokolwiek, czy gości w grodach takie uznanie. To jest wielka nagroda, nie? Dla rzemieślnika. Jak widzi się uznanie i zainteresowanie tematem. Przychodzili, bo często bywali ludzie, którzy byli zainteresowani czy ceramiką, czy garncarstwem. No bardziej ceramiką, no bo to teraz w tych czasach raczej się mówi na to ceramika. Na te wszystkie takie te... Mhm. Budowa pieca, chłopie. Budowa pieca, też najprzyjemniejsza. Pamiętam, też to był początek któregoś sezonu. Nieważne, zresztą. Ubzdurało mi się, wybuduje piec taki w zboczu, jamowy. Wykopałem dół, zrobiłem cały stelaż z tych z gałęzi, to wszystko wsmarowałem gliną, wszystko pięknie, na dole palenisko, w środku komora, ona zabezpieczona od kury gliną, ze dwa przepały, żeby to się trzymało i dwa wypały tam poszły i pamiętam, jeszcze był kucyk Zorek. Tylko nie wiem, czy to jego było, chyba nie, ale to były czasy kucyka Zorka. I ze dwa wypały poszły i by lało ze trzy dni. Tak strasznie lało, że albo to on przegalopował po tym piecu i ten piec się zawalił całkowicie, albo po prostu tak podmyło, że on się zawalił. Do tej pory tam jest dziura w ziemi w tym grodzie, po tym piecu. I to były fajne czasy, takie właśnie, z entuzjazmem. Kiedy po wstępnym odchowaniu starszego swego syna postanowiłam wziąć się do roboty. Więc zaczęłam szukać pracy dla siebie, aż pewnego dnia na OLX-ie znalazłam ogłoszenie, że tutaj w grodzie, w osadzie szukają pracowników niebojących się czworonożnych zwierząt, między innymi. Więc złożyłam CV i list motywacyjny.
opisałam swoje atuty i zostałam zaproszona na rozmowę wstępną, gdzie zostałam poinformowana, że wszystko jedno, o której godzinie przyjadę, bylebym się wyrobiła przed 12. Oczywiście parowałam za 10:12 na wyjeżdżającą już wycieczkę, więc się dowiedziałam, że przyjechałam trochę za późno, ale zostałam mimo wszystko wstępnie zapoznana, o co tutaj chodzi, że są dzieci, są warsztaty, że ogólnie pokazujemy życie sprzed 1000 lat. No, zetknęłam się po raz pierwszy z systemem, jaki tutaj panuje, czyli wtedy z pojęciem otroka, po prostu całkowicie inny system niż znany mi do tej pory. System spośród systemów, w których pracowałam. No ale mimo wszystko zdecydowałam się podjąć misję, ponieważ z wykształcenia też jestem i archeologiem, i w rekonstrukcjach już od paru ładnych lat wtedy siedziałam. I zdarzyło mi się być przewodnikiem miejskim, więc stwierdziłam, że to jest praca po prostu idealna dla mnie. Wymiar czasowy też był idealny, który umożliwił mi i ewentualne zabieranie dziecka ze sobą tutaj. A pierwszy sezon wspominam trochę wariacko, ponieważ właśnie zetknęłam się z całkiem inną formą pracy niż dotychczas. Praca z dziećmi, dużo zwierząt, które wtedy tutaj ganiały, kozy, królik, kot, kury i te dzieci ganiające, po prostu robiące jeden wielki chaos w grodzie, ale generalnie bardzo, bardzo pozytywnie. Z czasem zaczęłam prowadzić ich warsztaty z kuchni, więc ta spirala się sama tak jakoś nakręcała. Tak, tamten sezon chyba najmilej właśnie wspominam spośród wszystkich, bo właśnie taki był najspokojniejszy, bo potem każdego roku było coraz więcej wycieczek i coraz bardziej zmieniała się mój sposób pracy tutaj. Także pierwszy sezon, zdecydowanie taki najbardziej różny od całego mojego wcześniejszego życia. No i samo to, że mogłam tutaj z dziećmi przyjeżdżać, czasami i z mężem, po prostu można o tym myśleć jak o swoim drugim domu. Teraz dalej, jak myślę o grodzie i może inaczej, może w ten sposób. Gdybym miała myśleć o odejściu z grodu, to byłoby mi bardzo przykro, ponieważ jest to jakaś taka cząstka mojego życia, że mimo wszystko jest tutaj fajnie. Po prostu spędza się miło czas, ta praca właściwie jest pracą, ale też nią nie jest, bo zazwyczaj sprawia dużo radości, dużo satysfakcji, miny dzieci po prostu, które są zadowolone z tego, co udało im się tutaj zrobić, czego się dowiedziały. Jest to naprawdę mocno budujące. W przyszłości moim takim marzeniu chciałabym bardzo wygospodarować tutaj taki czas, żeby właśnie też móc się zająć taką swoją działalnością indywidualną, czyli na przykład mieć czas na to, żeby tutaj barwić tkaniny, tkać. Właśnie taką działalność indywidualną po prostu, bo niestety na to koniec końców brakuje czasu, mimo tego, że kolejny rok sobie obiecuję, w przyszłym roku to zrobię to, tamto, siamto, tyle czasu tutaj spędzę, koniec końców zawsze tego czasu brakuje. Moja historia z grodem rozpoczęła się w ten sposób, że usłyszałem o nim w pracy od kolegów, jako że lubię historię i często odwiedzam takie miejsca, tak postanowiłem i tutaj przybyć, zobaczyć, co ciekawego jest tutaj w pobliżu. Także w niecały miesiąc, może dwa, już tutaj się pojawiłem. Byłem bardzo zszokowany tym miejscem, miało taki specyficzny klimat. Bardzo mi się tutaj spodobało. Zwłaszcza, że mogłem sobie tutaj porozmawiać dość ciekawie. Poznałem między innymi Świętosława czy Blizbora. Akurat nie w ten dzień tutaj pełnili wartę i mogłem dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć, że działają tutaj na troszeczkę większą skalę, troszkę inaczej niż jest to w przypadku innych skansenów czy muzeów. Dlatego bardzo mnie cała ta inicjatywa zainteresowała. Praktycznie przez kolejne miesiące każdy wolny weekend spędzałem tutaj.
na różnych aktywnościach, które robiliśmy, bo, czy strzelanie z łuku, czy różne walki. Też widziałem, jak wygląda praca w turystyce, praca z ludźmi. I kiedy była okazja, kiedy Ziemowit podszedł do mnie, powiedział, że potrzebni są ludzie, którzy zasilą szeregi, tak od razu podjąłem to wyzwanie, zgłosiłem się. No i praktycznie w niedługim czasie zacząłem tutaj już funkcjonować na stałe. Dość szybko się zaklimatyzowałem, ludzie tutaj są bardzo otwarci, ciekawi i można z nimi przeżyć dużo fajnych rzeczy. Mam dużo ciekawych wspomnień. W pierwszym sezonie poznałem tajniki, powiedzmy, pracy właśnie w turystyce z ludźmi, także rozwinąłem kolejne jakby takie zdolności, których wcześniej nie posiadałem. Zdobyłem też bardzo dużą wiedzę na temat wczesnego średniowiecza, na temat Słowian, naszych przodków. I generalnie bardzo dobrze wspominam ten czas. Wszystko było takie nowe, świeże i dawało dużą satysfakcję. W kolejnych sezonach również było tylko lepiej. W międzyczasie też rozwinąłem kolejne swoje umiejętności. Tak na przykład zacząłem zajmować się skórnictwem, odkryłem tą pasję. Teraz praktycznie codziennie siedzę, coś szyję, coś sobie tam tworzę, jakieś coraz to nowsze projekty. No i ubieram w sumie, można powiedzieć, większość grodzian w tym momencie, jeśli chodzi o galanterię skórzaną właśnie. Daje mi to naprawdę dużą satysfakcję i chcę iść też w tym kierunku w przyszłości. Tak samo właśnie widzę współpracę z tym miejscem, dopóki gród będzie funkcjonował, będzie dalej tą inicjatywę pchał do przodu. Ja również chciałbym razem z nią do przodu iść. To jest dość długa i ciekawa historia. I żeby opowiedzieć już sam moment tego, jak się tutaj znalazłam, muszę się cofnąć troszeczkę w czasie, ponieważ musiałam mieszkać w wielu miejscach i odbyć wiele różnych prac, żeby wiedzieć, czego tak naprawdę chcę i że te prace, które do tej pory wykonywałam, to niekoniecznie to, czego chcę. Moja droga tutaj była długa, bo przejechałam pół Polski, żeby się tutaj znaleźć, aczkolwiek jadąc tutaj nie wiedziałam właściwie, że jadę właśnie konkretnie po to i że będę w tym miejscu, ponieważ pochodzę z Dolnego Śląska i w pewnym momencie zaświtała w głowie taka decyzja o tym, żeby coś zmienić, żeby może się przeprowadzić do jakiegoś mniejszego miasta, a że Przemysław, mój partner, pochodził z Podkarpacia, to oczywiście temat się bardzo szybko pojawił na tapecie i zaproponował, żebyśmy się przeprowadzili na Podkarpacie. Natomiast traktowałam to tak pół na pół serio, bardziej w kontekście dalszej przyszłości. Ale oczywiście jak już intencja została wyrażona, no to wszechświat szybko odpowiedział na nasze prośby i tak się stało, że wszystkie sprawy we Wrocławiu zaczęły się bardzo tak zamykać i układać i tak troszeczkę nas wypraszać stamtąd, a tutaj na Podkarpaciu różne możliwości zaczęły się otwierać. Wizja wyjazdu na Podkarpacie wydawała mi się bardzo atrakcyjna, natomiast z drugiej strony bardzo mnie przerażała, ponieważ miałam porzucić wszystko, co dotychczas znałam, swoją pracę, swoich znajomych, swoją rodzinę, i wyjechać w kompletnie nowe miejsce dla mnie, gdzie nie mam ani prasy, ani znajomych, ani praktycznie niczego, żadnej takiej swojego miejsca, swojej bazy, swojego człowieka, oprócz Przemysława, który był ze mną. Ale stwierdziłam, ponieważ to był moment mojego życia, w którym zaczynałam robić rzeczy zupełnie inaczej niż do tej pory, stwierdziłam, że zaryzykuję i po prostu tak zrobię. Czyli pojadę, zobaczę, jak będzie, przecież zawsze będę mogła w razie czego wrócić. Słuchałam wtedy bardzo, bardzo, bardzo swojej intuicji, swojego serca i tak sobie pomyślałam, że poczułam, że to będzie dobra decyzja. No i przyjechaliśmy tutaj, byliśmy w trakcie remontu mieszkania. Na początku nie szukałam pracy, bo chciałam sobie dać trochę czasu wolnego, żeby właściwie zastanowić się, co chcę ze sobą zrobić. No i jak już zaczęłam tej pracy szukać, to właściwie wysyłałam mnóstwo CV, ale wysyłałam CV do miejsc, które właściwie nie wydawały mi się zupełnie atrakcyjne.
więc te prace mnie w ogóle nie interesowały. I tak trochę ten czas poszukiwań tej pracy się wydłużał. I w pewnym momencie zauważyłam to ogłoszenie w internecie właśnie, że Osada Słowiańska poszukuje pracownika i pomyślałam sobie, o matko, to jest to. Znacie to uczucie, prawda? Kiedy widzisz coś i wiesz, że to jest po prostu całe twoje ciało za tym idzie, całe twoje serce, twoja głowa już w ogóle wyobraża sobie 10 lat do przodu, jak tam jesteś, jak jest wspaniale i w ogóle wszystko. I pomyślałam sobie wtedy, tak, to jest totalnie to, muszę tam być, muszę zrobić wszystko, żeby tam być. Więc przearanżowałam moje CV, powklejałam jakieś dziwne zdjęcia z mojej przeszłości, wysłałam maila, w którym napisałam, że bardzo mi zależy na tym, żeby tam być, że mogę chyba śpiewać, tańczyć, gotować, zbierać zioła, robić generalnie większość rzeczy, ponieważ bardzo chcę być w tym miejscu. Potem jeszcze zrobiłam taki research, kto mógłby mnie tam polecić, wkręcić i tak dalej. No, a w międzyczasie Ziemowit, Grodzieżca, bardzo szybko do mnie oddzwonił i zaproponował spotkanie właśnie. No i to spotkanie to nie było takie standardowe spotkanie w sprawie pracy, tylko spotkaliśmy się po to, aby sobie razem pośpiewać. I tak właśnie się wszystko tutaj w Grodzie zaczęło. W kwietniu minionego roku, czyli 2018, rozpoczęłam właśnie współpracę tutaj z Grodem Stowiernej. I opisać to, jakie miałam wrażenia po tym pierwszym sezonie, nie jest wcale łatwo, ponieważ gdybym wcześniej się tutaj nie znalazła, to prawdopodobnie nie potrafiłabym zrozumieć takiej perspektywy, czyli że jest się w miejscu, które nie jest biurem, które nie jest jakąś zamkniętą przestrzenią, tylko jest się w średniowiecznym, wczesnośredniowiecznym Grodzie Słowiańskim, gdzie chodzę sobie w lnianej sukni, chodzę sobie na boso, zajmuję się dziećmi, mogę sobie gotować na ogniu, mogę przekazywać dzieciom wiedzę, edukować je, mogę zajmować się zwierzętami, mogę śpiewać, mogę tańczyć. To właściwie wydawało mi się kiedyś, że taka perspektywa zupełnie nie jest możliwa. I właśnie nawet podczas pierwszego spotkania, jak Ziemowit opowiadał mi o tym, jak to tutaj wszystko funkcjonuje, to tak nie do końca mu wierzyłam, że to rzeczywiście tak może być, bo wydawało mi się, że takie miejsca w ogóle nie istnieją. A jednak. Więc pierwszy sezon w Grodzie minął mi bardzo szybko i bardzo przyjemnie. Bardzo poczułam i odnalazłam w sobie to, że lubię pracować z dziećmi. To było dla mnie dość takie szokujące, ponieważ wcześniej wydawało mi się, że ja i dzieci to są dwa zupełnie różne światy i nie mamy ze sobą nic wspólnego. Natomiast bardzo ważne dla mnie zawsze było to, aby w pracy odczuwać poczucie sensu tego, co robię. I w kilku moich poprzednich pracach doświadczałam takiego stanu, a później miałam szereg takich miejsc, takich placówek, gdzie zupełnie tego nie czułam i dlatego z tymi miejscami też nie potrafiłam się związać. Kiedy przyszłam do Grodu, to bardzo, bardzo całym sercem poczułam, że to jest praca, która ma ogromny sens, ponieważ edukujemy dzieci i opowiadamy im historię naszych przodków. Opowiadamy im historię, która tak naprawdę w szkołach właściwie nie jest już poruszana. Dzieci tej historii zupełnie nie znają. A poza tym, że opowiadamy też historię, to dla mnie na przykład bardzo duże znaczenie ma przekazywanie różnych pozytywnych wartości. Poszanowania do natury, życiu w zgodzie z naturą, opowiadanie historii naszych przodków, co jest moim zdaniem bardzo ważne w kontekście naszego życia. Przede wszystkim podoba mi się też bardzo sposób, w jaki edukujemy dzieci. Ponieważ nie jest to tak jak wygląda troszeczkę jakby polska edukacja w tym momencie, nie jest to stricte takie wykładowe, nie jest to na zasadzie takiej, że ja jestem nauczycielem, ty jesteś dzieckiem, więc masz siedzieć i mnie słuchać. Jest to taka nauka poprzez doświadczenie. Dzieci mogą tutaj być, mogą wszystkiego dotknąć, przymierzyć, spróbować, mogą zadawać niezliczoną ilość pytań, co nie zawsze spotyka się z aprobatą nauczycielek. Natomiast mogą się wielu rzeczy też nauczyć sami. No, żyjemy dzisiaj w takim świecie, że wystarczy pójść do sklepu i wszystko sobie kupić, natomiast my pokazujemy dzieciom to, że mogą sobie różne rzeczy zrobić sami. Ja na przykład prowadzę warsztaty z malowania tarczy, na których dzieci robią sobie sami farby z jajka, oleju i octu. Po 2 latach spędzonych w Grodzie na pewno jest mi bardzo trudno wyobrazić sobie, że mogłabym pracować gdziekolwiek indziej, ponieważ tutaj jest tak dobrze i magicznie, że naprawdę
Nie wyobrażam sobie już absolutnie powrotu na jakąkolwiek taką standardową posadkę. Tak, bardzo się z tym miejscem związałam, bardzo to miejsce lubię. Poza tym, że lubię tutaj przebywać, lubię tutaj pracować, to jest jeszcze jedna rzecz w kontekście nawet takiego rozwoju osobistego, którą ten Grodno mi bardzo daje. Ponieważ jest tutaj zlepek tak kontrastowych i oryginalnych osobowości, że jest to bardzo ciekawe lustro dla mnie, w którym się mogę poprzeglądać i w którym widzę różnego rodzaju moje cechy charakteru, z którymi chciałabym popracować, które chciałabym rozwinąć, które chciałabym również zmienić. Wiele rzeczy zmieniło się na lepsze w moim życiu, odkąd tutaj jestem i bardzo mi się to podoba. Dzięki temu miejscu mogę się przede wszystkim w bardzo dużym stopniu i w bardzo szerokim zakresie rozwijać. I tak naprawdę jest to nieustanna praca, nieustanny rozwój. Jak widzę przyszłość swoją w Grodzie? Na pewno bardzo bym chciała, żeby to miejsce coraz bardziej się rozwijało. Chciałabym, żeby poza edukowaniem dzieci i żywymi lekcjami historii, które są tak naprawdę naszym głównym w tej chwili takim zajęciem tutaj, chciałabym, żebyśmy też rozwinęli bardzo swoją działalność turystyczną i żebyśmy propagowali właśnie coraz szerzej tą kulturę słowiańską, żebyśmy mogli tutaj organizować różnego rodzaju wydarzenia, koncerty, prelekcje, spotkania, różnego rodzaju tego typu eventy właśnie, na których ludzie będą się spotykać i ta historia i ta kultura będzie jakoś tak krążyła wśród nas. Co jeszcze mi się marzy tak osobiście, ponieważ ja również zajmuję się terapiami naturalnymi i zielarstwem, więc tak sobie wyobrażam w moich marzeniach, że jeżeli kiedyś gród się bardzo rozrośnie i na przykład powstanie w nim jakaś chata wiedźmy, to ja w niej będę urzędować i będę na przykład pomagała ludziom właśnie poprzez różnego rodzaju terapie naturalne, które od tysięcy lat również były znane, czy też poprzez zielarstwo. No to są różnorakie, tak? Bo dzieci jak tutaj u nas przebywają, to często potrafią się tak bardzo rozluźnić, zwłaszcza jak pani gdzieś tam odejdzie na bok, więc dzielą się z nami różnego rodzaju historiami. Są to historie radosne, takie jak na przykład ostatnio podczas właśnie warsztatów z malowania tarczy chłopiec pewien po prostu zdominował wszystkich swoich kolegów na zajęciach i opowiadał mi o tym, jak z koleżanką, która siedzi obok, brali ostatnio potajemny ślub w ogrodzie szkoły i jak się całowali później po raz pierwszy ze starym dębem, także na pewno to było bardzo ciekawe. Pani była bardzo zdziwiona, aczkolwiek widać było, że chyba opowiadał tą historię już nie jeden raz. Poza tym często dzieci przychodzą, żeby ponarzekać na swoich rodziców niestety, którzy są niezadowoleni z różnych rzeczy. Natomiast taka negatywna historia, albo taka bardziej smutna historia, którą bardzo zapamiętałam z Grodu, która tak mnie dosyć ujęła mocno, to było jak była tutaj szkoła, nie pamiętam nawet już takiej miejscowości. Natomiast w bramie na koniec żegnaliśmy wszystkich wychodzących i zwykle zadajemy wtedy dzieciom pytania, czy im się podobało w Grodzie, czy chcieliby się przenieść tutaj 1000 lat do tyłu i mieszkać w takich czasach, czy by sobie poradziły. Na co jedna dziewczynka tak bardzo krzycząc właśnie opowiada, tak, ja bym tak bardzo chciała żyć 1000 lat temu w tamtych czasach. No i ta odpowiedź mnie bardzo zdziwiła, bo zwykle dzieci teraz w erze telefonów, komputerów i całej elektroniki zupełnie nie wyobrażają sobie, że mogłyby się przenieść w czasy, kiedy światło się odpala od ogniska, światło jest od ogniska. Więc od razu wyłapałam dziewczynkę z tłumu i właśnie się zapytałam, a dlaczego tak ci się podobały tamte czasy? A ona na to bardzo zadowolona odpowiedziała, no bo gdybym żyła w tamtych czasach, to nie byłoby telefonów komórkowych i moja mama może w końcu poświęcałaby mi więcej uwagi. A jeszcze jedna bardzo ciekawa historia, chociaż to już nie związana właśnie z dziećmi, tylko bardziej z osobami dorosłymi. Dobrochna, która pracuje u nas w biurze, zorganizowała wraz z pewną kobietą z Warszawy urodziny dla jej męża u nas w Grodzie. Miało się to odbyć w sobotę, oni mieli przyjechać około godziny 11 i mieliśmy ja, Przemysław oraz Blisbor ich tutaj podjąć. Dzień wcześniej odbywała się jakaś impreza grodowa, więc mało spaliśmy, wypiliśmy dużo bobogrodu, a więc siły nasze były troszeczkę takie nadszarpnięte.
I rano, kiedy obudziliśmy się tutaj, znaleźliśmy się w grodzie, jedliśmy wspólnie śniadanie, to pojawiło się takie hasło, które czasami się pojawia, jak jesteśmy mocno zmęczeni, czyli a może nie przyjadą? Ale okazało się, że jadą, tylko że są spóźnieni. No więc stwierdziliśmy, dobra, w takim razie mobilizujemy się, zrobimy to szybko, tak żeby ich po prostu podjąć, oczywiście, żeby wszystko się odbyło tak jak ma być, ale zrobimy to szybko i później już będziemy mieć czas wolny dla siebie. Natomiast ludzie przyjechali i okazało się, że są wielkimi pasjonatami kultury słowiańskiej i że przede wszystkim są świetnymi ludźmi. A więc oczywiście z naszego planu już były nici, bo spędziliśmy z nimi cały dzień w grodzie, rozmawiając, opowiadając, nawet napiliśmy się z nimi w ogrodu. Także od razu humory były już lepsze. No i od tamtego czasu tak naprawdę jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Spotkaliśmy ich z Przemysławem właśnie na festiwalu mitologii słowiańskiej w Owidzu, też oczywiście przez przypadek. No i kilka dni temu, kiedy odbywały się dziady u nas w grodzie, też przyjechali z Warszawy tutaj, żeby nas odwiedzić, także można powiedzieć, że są takimi już dochodzącymi grodzianami i przyjeżdżają do nas. Jak się zaczęła moja przygoda z grodem? Kilka lat temu, będąc jeszcze w Anglii, pracując w Anglii, hodując konie, przyjechałem na jeden z urlopów. Myślę, że to był rok 2015, może 2014. Wiedząc, że w okolicy jest obiekt tego typu, mając dużo czasu, stwierdziłem, że jednak tu przyjadę, zobaczę, jak żyją ludzie, zobaczę klimat, w jakim tutaj wszystko się odbywa, toczy się życie. Przyjechałem, poznałem kilka osób, między innymi Świętosława i Wojciecha. Bardzo mile mnie przyjęli, ponieważ oprowadzili mnie po całym grodzie, omówili mi historię powstania grodu, całą dużą, dosyć skomplikowaną historię powstania państwa polskiego. Jednocześnie pozwolili mi skorzystać z kilku dobrodziejstw grodu. Między innymi miałem okazję, jako jeden z niewielu, jak się potem okazało, powalczyć na miecze. Ubraliśmy się w kolczugi, Wojciech stanął po jednej stronie, po drugiej stronie stanąłem ja. Oczywiście zostałem zaopatrzony w przeszywanicę, na którą założono kolczugę. Dostałem czapkę, hełm, tarczę do ręki. I to był pierwszy mój kontakt z grodzianami. Innymi słowy, walczyłem z Wojciechem. Porozmawiałem ze Świętosławem przez dłuższy czas. Pożartowaliśmy, pośmialiśmy się. Wróciłem do domu, wróciłem do Anglii. Tak zaczęła się moja przygoda z grodem. Jednocześnie oczywiście na kilka lat zapomniałem o tym miejscu. Zostało ono w sercu, ale pamięć o nim trochę przygasła, ponieważ przez jakiś czas byłem zajęty czymś innym. Po powrocie z Anglii podjąłem pracę w pogotowiu na nowo, ponieważ jestem ratownikiem z wykształcenia. Jednocześnie pracowałem niedaleko, a grodu nie odwiedzałem. I z powodu różnych mniej lub bardziej negatywnych perturbacji życiowych wróciłem tutaj, wyjechałem do Wrocławia, wróciłem potem na Podkarpacie. Poznałem bardzo ciekawą kobietę, z którą zamieszkałem. Jednocześnie zamieszkaliśmy razem tu na Podkarpaciu, ponieważ ona pochodzi z Wrocławia, a mieliśmy obydwoje dosyć klimatu dużego miasta. Bo cały czas w środku we mnie tak narastało coś takiego, co kazało mi szukać w życiu odmiany. Kazało mi szukać swojego miejsca na ziemi i takiej bliskości z naturą. Czegoś, co nie będzie ujęte w sztywne normy obecnie panujące w naszym kraju, na świecie. Szukać czegoś, co żyło gdzieś tam w środku, co dojrzewało przez wiele lat, aż w końcu
zawołało, upomniało się o siebie i... Po tym, jak wróciliśmy na Podkarpacie razem, moja Kamila chciała znaleźć swoje miejsce pracy, swoje miejsce na ziemi, pracę, która byłaby dla niej satysfakcjonująca. I jak się okazało, odpowiedziała na ogłoszenie, które było zarazem ciekawe i tajemnicze. Ponieważ ogłoszenie typu ciekawa praca i numer telefonu może brzmieć dwuznacznie, trójznacznie albo tak dosyć nietypowo. Jak się okazało, potem było to jedna z najlepszych decyzji, ponieważ poznała ekipę grodową. Okazało się, że to było ogłoszenie o poszukiwaniu osoby do grodu słowiańskiego w Stobielnej, tak. Ona podjęła tutaj współpracę, ale jednocześnie ja miałem możliwość współtworzenia tego klimatu razem z nią. Przyjeżdżałem tutaj w dni wolne od pracy swojej zawodowej. Było to dla mnie dosyć dużym relaksem. Móc przyjechać, spotkać tych ludzi, poznać tych ludzi, którzy tutaj funkcjonują, ponieważ każda osoba tutaj jest osobą bardzo unikatową w skali świata, można tak powiedzieć. Poznawałem ludzi, którzy tutaj funkcjonowali, którzy tutaj działali. Jednocześnie jeszcze nie angażowałem się na tyle, żeby wchodzić w to całym sobą, ale im więcej widziałem, im bliżej byłem z ludźmi, tym bardziej zaczęło mi się to wszystko podobać, ponieważ to było chyba coś, czego od zawsze szukałem, czyli wolność i poczucie wspólnoty w jednym. I tak myślę, że to chyba tutaj zaważyło. Oczywiście weszły pewne czynniki, które później zaważyły na zmianie mojego miejsca, w którym przebywam na co dzień. Postanowiłem po czasie zmienić pracę, ponieważ właściwie tutaj trudno nazwać gród i to, co się tu robi, pracą, ponieważ jak się okazuje, to jest to bardzo, bardzo bliskie z moimi przekonaniami i z moimi poglądami na temat życia i funkcjonowania, mojego funkcjonowania w społeczeństwie. Tak więc, będąc trochę zniesmaczonym tym, co się działo w służbie zdrowia, gdzie pracowałem, będąc zmęczonym faktem ciągłego, właściwie faktem syzyfowej pracy, którą tam trzeba było wykonywać i takiego braku sensu całego wysiłku, który się wkłada, postanowiłem zmienić swój zawód, miejsce pracy. Jak się okazuje, tutaj bycie w grodzie nawet nie można nazwać pracą, ponieważ jest to hobby, przyjemność i relaks połączone z możliwością wpływania na otaczające nas środowisko, wpływania na społeczeństwo, wpływania na kształtowania właściwie postaw młodych ludzi w sposób aktywny i jeszcze sprawiający bardzo dużo frajdy i zadowolenia, takiego dający naprawdę możliwość spełnienia się. Ja pochodzę z rodziny nauczycielskiej, więc u mnie mama
dziadkowie, duża część rodziny od strony dziadka. Wszyscy to byli nauczyciele. Ja od czasów szkolnych czułem już, że usystematyzowana forma nauczania, sztywna, nie empiryczna, tylko typowo akademicka, jest bardzo trudna do przyjęcia. Dla mnie była trudna do przyjęcia, więc stawiając się w życiu, stając w kontrze do tego, co nauczyciele mówili, do tego, co mi przedstawiano i w jaki sposób kazano mi się uczyć, gród jest właśnie czymś zgoła przeciwnym. Jest czymś, co przez swoją formę i naturę sprawia, że aż chcę się tutaj realizować. Oczywiście zająłem się przy tym wszystkim jeszcze rękodziełem, ponieważ robię ozdoby różnego rodzaju, zacząłem pracę w drewnie. Oczywiście jest to wszystko to są moje początki, jednak idzie mi to coraz lepiej. Czas wkładany w doskonalenie i naukę tych prac oczywiście zaczyna przynosić coraz większe efekty. Zacząłem trenować strzelanie z łuku, dostałem właściwie możliwość prowadzenia warsztatów łuczniczych. Do tego wszystkiego sam zacząłem wytwarzać strzały. Każda porcja, każda nowa wytworzona strzała to jest dla mnie bardzo, bardzo duże przeżycie, ponieważ można powiedzieć, że ja mocno przywiązuję się do wytworów, do rzeczy, które tworzę. Przywiązuję się do nich emocjonalnie. Jednocześnie oczywiście zdaję sobie sprawę z ich kruchej natury. Natomiast, jak się okazuje, sam proces tworzenia jest dla mnie bardzo istotny i można powiedzieć, że w tym roku i właściwie w grodzie i w tym roku pewne rzeczy w moim życiu się zmieniły i to mocno, ponieważ nie jestem już osobą, która odtwarza. Nie jestem konsumentem, przestaję być konsumentem, zaczynam powoli stawać się producentem dóbr. Wytwarzam dobra, mając kilka podstawowych narzędzi, moje ręce i wyobraźnię. Jest to coś, co sprawia naprawdę dużą przyjemność mi jako mężczyźnie, możliwość tworzenia, a nie odtwarzania. Co mi jeszcze dał gród? Na pewno dał mi dużo możliwości interakcji z ludźmi. To jest kolejna rzecz, w której się mocno spełniam, ponieważ jak do tej pory nawiązałem bardzo dużo znajomości i kontaktów. Jestem osobą dosyć otwartą na innych ludzi. Jestem sporym ekstrawertykiem, więc siłą rzeczy napędza mnie kontakt z innymi ludźmi. Tutaj oczywiście bardzo często właśnie do tego kontaktu dochodzi. Można często rozmawiać na wiele tematów, nie tylko związanych z historią czy z okresem Słowian, ale jednocześnie, tak jak zauważam z tej mojej półrocznej historii z grodem, najbardziej wartościowe osoby zostają tutaj najdłużej. Mam na myśli turystów, którzy przyjeżdżają. Niektórym czasami zdarzało się poświęcić 5, 6, 7 godzin danego dnia, więc siedząc z ludźmi, rozmawiając z ludźmi, wymieniając się spostrzeżeniami, wymieniając się ideami swoimi, to jest coś, co naprawdę sprawia, że czuję, że żyję. Tak więc można powiedzieć, że tak jak wcześniej powiedziałem, że ten rok 2019 był dla mnie bardzo przełomowy, jeśli chodzi o moje procesy, które we mnie zachodziły i które zachodzą, zaczynają się coraz bardziej utrwalać,
gród pozwolił mi tutaj utrwalić i przyspieszyć sporo tych procesów dzięki ludziom i charakterowi tego miejsca. Naprawdę odnalazłem część wiedzy lub umiejętności, które gdzieś tam we mnie były, tkwiły, ale jednak nie chciały lub nie mogły w tamtym czasie i miejscu wyjść na zewnątrz. Tutaj po części wymusił na mnie to, ale było to wymuszenie takie bardzo przyjemne, ponieważ to wszystko było w środku, to wszystko było we mnie, to wszystko tylko czekało na odpowiedni czas i miejsce. I czas i miejsce właśnie nastały. I mam nadzieję, że to będzie trwało jeszcze dłużej, że ten rozwój będzie trwał jeszcze intensywniej, że będzie... Zresztą tak jest, ponieważ to wszystko cały czas się rozwija. To wszystko idzie do przodu. Wszystkie myśli, idee, które zapoczątkowałem, które się pojawiły, kiedy zacząłem tutaj współpracę z grodem, zaczęły kiełkować coraz mocniej. Teraz się rozrastają. Pojawiają się kolejne idee, kolejne pomysły. Chyba najbardziej, najbliżej mi do tego, żeby przeżywać tutaj każdy dzień najintensywniej, jak mogę. Planować, jak to ktoś kiedyś powiedział ładnie, żyć tak, jakby się miało jutro umrzeć, a planować tak, jakby się miało żyć wiecznie, więc raczej właśnie tak to widzę. Doświadczać każdego dnia tutaj, doświadczać go intensywnie, cieszyć się z obecności, z możliwości bycia tutaj, jednocześnie patrząc w przyszłość w sposób taki, żeby jak najlepiej wpłynąć na funkcjonowanie tego miejsca, na rozwój tego miejsca, działać, naprawiać, budować, tworzyć nowe rzeczy, tworzyć nowe kierunki myśli tutaj, wplatać to wszystko, łączyć ze sobą, ponieważ jak już kiedyś zauważyłem, wiem, jakie mam wady, wiem, natomiast też znam swoje zalety i dobre strony. I jedną z nich jest na pewno umiejętność łączenia pozornie sprzecznych ze sobą tematów, kwestii i stanowisk. Więc myślę, że tutaj jest to do zrobienia. Jest tutaj kilka rzeczy, które można usprawnić. Jednocześnie wszystko działa i tak bardzo dobrze, więc chcę wkładać aktywny udział w dalszy rozwój tego miejsca.